Jeżeli mamy swoje Biblię, to możemy otworzyć pierwszą Mojżeszową, 11 rozdział. Generalnie będę trochę czytał właśnie dość dużo wersetów z okolic tego 11 rozdziału, czyli pierwsza Mojżeszowa 11:31. Taki pierwszy werset. Będziemy tutaj czytać o Abramie. Jeszcze Abramie, jeszcze nie Abrahamie. I czytamy tak w tym 31 wersecie. I wziął Terach, syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. I czytamy tutaj o Terachu, o jego rodzinie, Abramie, potem Abram zmienił to, Bóg mu zmienił na Abraham, ale czytamy też o Sarze, że wszyscy udawali się do tego miejsca, mieli się udać, czy udawali się do miejsca, do ziemi, można bardziej tak nazwać, bo to był cały obszar ziemi Kanaan. No po drodze troszkę tam zostali w tym Haranie, który nie do końca był tym miejscem docelowym. Tam to był bardzo taki kult różnych bogów, ale w tym w Haranie jakiś tam czas zostali. I dalej czytamy, dalej w pierwszej księdze Mojżeszowej 12 od pierwszego wersetu, takie słowa, które Bóg mówi do Abrama. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu z ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kanaanejczycy byli wówczas w tej ziemi. Siódmy werset, chcę tak zwrócić na niego uwagę. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. I czytamy tutaj takiej sytuacji, że Abram wychodzi właśnie z tą rodziną, z swoją żoną, z swoim bratankiem do tego miejsca, które tak naprawdę tutaj czytamy, że Bóg kazał mu wyjść, ale tak naprawdę, co ciekawe, to miał wyjść, co czytamy, do ziemi, którą Bóg mu miał wskazać. Czyli on nie do końca wiedział. No wiedział, że to ma być generalnie ten rejon, czyli Kanaanu, ale nie wiedział, co to za kraj, i Bóg mu to miał wskazać. Czyli miał wyjść, a Bóg mu miał wskazać. Co ciekawe, też wyszedł tam z Lotem, o którym będziemy też czytać, co tam się stało z tymi osobami. I o tym czytamy dalej w Księdze Mojżeszowej, 13 rozdział, pierwszej Księdze Mojżeszowej. Wyruszył wtedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu, aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betel i Aj. Do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz, tam wzywał Abram imienia Pana.
Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli razem przebywać razem. Między pasterzami stąd Abrama, a pasterzami stad Lota powstał spór. A Kanańczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czy cały kraj nie stoi otworem przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. Jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: podnieś oczy swoje i spójrz z miejsca, na którym jesteś, na północ, na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, tak, że jeżeli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. I widzimy w tej historii, że właśnie Abram wychodzi z tego miejsca, gdzie mieszkał, czyli z Haranu. I jest pewien dylemat taki, bo i Abram, nie wiem, kto był tak naprawdę bogatszy, czy Abram, ale piszemy, że oni obaj mieli dość dużo majątności. I Abram, i Lot. Po prostu nie mogli się pomieścić. Były jakieś spory pomiędzy pasterzami, które doprowadziły do tego, że Abram zaproponował Lotowi w jakiś sposób, żeby się oddzielić, czy żeby jeden poszedł w jedną stronę, drugi w drugą. I widzimy w postawie Abrama taki wzór. Na czym to polegało? Że praktycznie Abram wiedział, że Pan Bóg mu błogosławi. Był tego pewien. Obojętnie, czy pójdzie w prawo, czy w lewo, wiedział, że Bóg go pokieruje tam, gdzie chce. I ciekawą rzecz zauważyłem. W momencie, kiedy, nie wiem, czy na to zwróciliście kiedyś uwagę, w momencie, kiedy Lot zaczął oglądać tą ziemię nadjordańską, wiemy, Sodoma, Gomora, to się tak źle kojarzy, ale chyba słusznie się źle kojarzyło, bo nawet i w tym fragmencie czytamy, że tam mieszkali ludzie bardzo grzeszni wobec Pana, więc to było takie miejsce grzechu. Ale co ciekawe, ten obszar był takim, można powiedzieć, pierwszym wyborem. Jakbyśmy zobaczyli sobie właśnie Sodomę, Gomorę i ten rejon, gdzie patrzył Abram, to ta Sodoma, Gomora była obfita w wodę, jak ogród Pana. Jak ogród Pana, ale nie była ogrodem Pana. Nie była ogrodem Pana, bo tam właśnie mieszkały osoby, które nie czciły Boga. Czasami właśnie fajne są te wersety w Biblii, które
Mi się to tak kojarzy, że czasami, że są takie fragmenty, które jest napisane, że szatan mówi, że będziecie jak bogowie, tak? Będziecie znać mądrość, będziecie umieli rozstrzygać dobro i zło, będziecie wiecznie żyć, jakby, jak. To jest to tak samo, że ten rejon był jak ogród Pana, ale coś w nim bardzo nie pasowało. Mimo tego, że pewno warzywa, rośliny, może wszystko tam bardzo dobrze obradzało, był to taki teren obfity w wodę, no a jeżeli była woda, to też rośliny. Ale popatrzcie, Abram wybrał sobie inny rejon, wybrał, czyli poszedł tam, gdzie nie poszedł Lot, czyli okręg nadjordański, wybrał sobie Lot, a Abram poszedł do ziemi kananejskiej. I to, co widzimy, dwie takie jakby, nie wiem, czy postawy, czy takie rzeczy, które chcę wam pokazać. 10 werset. Jak popatrzy, Lot podniósł swoje oczy i zobaczył, o, jakie fajne miejsce. Tam akurat patrzę, ale tam jest taka góra ziemi, więc to nie jest fajne miejsce, ale wyobrażam sobie, że tam gdzieś jest ładna ziemia, obrodzona, dostajna i tak sobie popatrzy, tak podniósł swoje, mówię, o, jak fajnie tu jest, nie? Jak fajnie będzie mi się tam mieszkać. On, Lot, podniósł swoje oczy. A zobaczcie 14 werset, bo to był 10 z tego. 14 werset i rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego, ty podnieś swoje oczy. Podnieś, czyli popatrzcie, że Lot sam jakby to robi. To, dla mnie to jest ważne w tym fragmencie. A Bóg mówi do, zobacz co, ja to tak sparafrazuję, spójrz, podnieś swoje oczy i spójrz z miejsca, w którym jesteś, spójrz na północ, południe, na wschód i zachód. Bo całą tą ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu. Spójrz, podnieś swoje oczy. Bóg nas czasami zachęca do tego, nie tylko Abrama, żebyśmy, bo nam się wydaje, że jesteśmy w miejscu takim, jak nie powinniśmy być. O, tak bym to powiedział. Takim miejscu, o, inni mają lepiej, inni może się urodzili, nie wiem, w Ameryce, inni się urodzili bogatsi niż my, ale Bóg mówi, podnieś swoje oczy i spójrz i rozejrzyj się, w którym miejscu jesteś. I być może wtedy, ja to mówię też do siebie, zobaczymy, że to jest to miejsce, które Bóg nam dał. I tam chce nam błogosławić. I tam chce powiedzieć nam, tak jak Abramowi, to jest twoje miejsce, tobie to dam. Tutaj dodatkowo takie proroctwo do Abrama było, że dam tą ziemię tobie i potomstwu twemu. Czyli ciekawe. My czasami te oczy takie podnosimy materialne sobie, tak nie wiem, jak to ująć, tak takie i patrzymy, tak sobie oglądamy, tak sobie oceniamy, tak jak może ten Lot, ale Bóg mówi, popatrz jakby moim wzrokiem, podnieś te oczy, zobacz, w którym miejscu jesteś i zobacz, jak ja chcę ci tu pobłogosławić. Dalej tam pisze, 17 werset, przejdź, wstań, przejdź przed ten kraj, wzdłuż, wszerz, bo tobie go dam, czyli obejrzy go, zobacz to miejsce, być może jeszcze teraz, jak nie wiem, czy Abram, jak to potem Abram zrealizował, ale być może jak on przechodził ten Kanaan, to jeszcze zobaczył, przecież tu jest, nie wiem, jest jakaś fragmenty pustyni, tu w ogóle mi nic nie urodzi, tu może stanie się tak, ale Bóg mówi, przejdź i zobacz to oczyma wiary, że tam chcę pobłogosławić nie tylko tobie, ale twojemu potomstwu. I tam to będzie. I tak mi się też kojarzy ta ziemia Izraela, która tak wbrew, teraz nawet, jak to odniesiemy do tych lat, które są teraz, tak wbrew wszelkiej logice, ona tam chyba dwa razy co najmniej w ciągu roku ona rodzi plony. Czyli jest niesamowicie, widać te Boże błogosławieństwo, jak ta ziemia teraz obradza i nawet teraz w tym czasie. Co zrobił jeszcze Abram? W Hebronie zbudował ołtarz Panu. On wiedział, jak uczcić Boga.
jeszcze może nie widział tego, jak ta, nie mógł tego widzieć, jakie błogosławieństwo będzie miał w tej ziemi, jakie błogosławieństwo będą w przyszłości mieć jego potomkowie, jak ta ziemia będzie się rozmnażać, tak? Jak ta ziemia będzie funkcjonować, ale tam złożył już ołtarz, zbudował ołtarz Panu. Co za wiara? I ta wiara Abrama, oczywiście w Hebrajczyków możemy o tym też czytać, nie tylko w Starym Testamencie, że to jest taka przykład takiej prawdziwej wiary, że coś usłyszymy od Boga, Bóg do nas mówi i idziemy za tym. Idziemy za tym i nawet kiedy tak na ludzki rozum, na ludzką logikę nie ma w pierwszym momencie tego, co byśmy chcieli widzieć, ale Abraham to widzi oczyma, bo Bóg mu mówi, ja nie wiem, ja nie chcę nadinterpretować Biblii, ale ja myślę, że Abraham musiał sobie to przypominać. Jak był, trochę się tam zaczął martwić, to znowu to usłyszał, że podnieś te oczy i zobacz, co chcę ci dać. Takie jakby myślenie mogło być w Abramie. On był człowiekiem wiary. I Abram to jest takie coś, co David Wilkerson w pewnym takim wykładzie powiedział. Nie chcę, żebyście to źle zrozumieli, ale Abram reprezentował taką wiarę, i zaraz inaczej ją troszkę określę, wiarę, która wymagała całkowitego poddania się Bożemu prowadzeniu, czy tak zwaną wiarę bierną. Bierność się ze złym rzeczą kojarzy, tak? Nie wiem, bo jak ktoś jest bierny, to mnie nic nie interesuje, to nic mi się nie chce, ale wiara bierna jest taką wiarą w tym przypadku, kiedy Abraham wierzy i oddaje to, co będzie robił Bogu, czyli pozwala Bogu, Abraham pozwalał Bogu na kierowanie wydarzeniami w swoim życiu. On na to pozwalał. Czyli nie było tak, że teraz, a Boże, no wiem, że ty tak coś chcesz, ale i tak będę robił po swojemu, bo to mi się akurat nie podoba, to mi się podoba, to będę sobie z tego wybierał. Nie, Abraham pozwalał kierować Bogu własnym życiem, znaczy jego życiem, nie chciał podejmować pewnych decyzji ze swojej woli, ale pytał się Boga. I są takie chwile, to też chwile w życiu Pana Jezusa, że niech się, który wypowiadał takie zdanie, że niech się dzieje Twoja wola, Boże, a nie moja. Niech się dzieje to, co Ty chcesz, nie to, co ja chcę, bo jak ja będę chciał i pójdę tam, to tam nie będzie tego, co ty mi chcesz dać. I są miejsca takie w naszym życiu, w którym chce nam powiedzieć jakby zrób to, idź w tym kierunku, bo tam chcę ci pobłogosławić. Tam chcę zlać twoje błogosławieństwo. Idziemy w drugim kierunku i zastanawiamy się, czemu tego błogosławieństwa nie ma, czemu cały czas coś tam skubie, coś nam przeszkadza, ale może dlatego, że nie mamy takiej wiary jak Abraham. Ja to też mówię do siebie. I Abraham miał taką ufność, że Bóg się troszczy o każdą jego sprawę w najlepszy sposób. I to jak nie był, ja wierzę, że Abraham nie był zazdrosny, że Lot wybrał tą lepszą ziemię, bo ona tak po ludzku była lepsza. I on wybrał tą ziemię jakby gorszą. I takie pytanie do nas. Co my widzimy swoimi cielesnymi oczami? Co my dostrzegamy w naszym życiu swoimi cielesnymi oczami? A jak na te same sprawy patrzy Bóg? Jak on widzi te sprawy, z którymi mamy problem, nie problem, z którymi się zmagamy, z których się cieszymy, jak on to widzi, a jak widzimy my cielesnymi oczami.
I nie chcę tutaj powiedzieć o locie takich złych rzeczy, bo nie sądzę, że tutaj o to chodzi w tym fragmencie, ale Lot wybrał, jest takim przykładem wyboru takiego miejsca, które było takim łatwym miejscem do mieszkania. Jak czytamy, obfite wodę, jak ogród Pana. Abram jednak nie miał patrzeć na ten kraj, nie miał patrzeć na to, co ten kraj może mu dać, ale miał patrzeć na tymi oczyma Bożymi na ziemię, którą Bóg dał jemu i jego potomstwu. I ja miałem taką sytuację kiedyś, też będę parę historii z mojego życia opowiadać. Już byłem oczywiście wierzący, bo dość, jak mówiłem, świadectwo nawrócenia, no to chyba się domyślacie już, że na studiach już dość długo chodziłem z Panem i tam był taki jeden moment, bardzo dużo kosztowało mnie nauka, już miałem pod koniec studiów chyba mieliśmy drugie dziecko chyba, tak? I był taki moment, kiedy trzeba było wybrać między łatwym a trudnym kierunkiem. Między takim kierunkiem, który naprawdę nie... To mówi Piotrek, ty się w ogóle nie będziesz musiał tam uczyć. To jest taki kierunek, że ty przyjdziesz, tam pochodzisz rok i w ogóle. I był też kierunek trudny. Taki mój studium, po prostu trzeba było wybrać tą specjalizację, kierunek, i to była energetyka procesowa. No sama nazwa, już można się załamać. I powiedzieli: Piotrek, ale jak ty pójdziesz na te studia, to jaki tam jest profesor na ten kierunek, jaki on jest wymagający, egzaminy. Ja mówię: hello, tak sobie myślę do siebie, coś tu jest nie tak. Ja nie mogę pójść na łatwiznę. I ja się zacząłem też modlić o to, i Bóg mówi: idź na ten trudniejszy. Idź na ten trudniejszy kierunek. No oczywiście tam śmiali się ze mnie, chyba poszliśmy tylko w 8 osób na 50 wszystkich osób, i wiecie, że Bóg się do tego przyznał. Bóg się do tego przyznał, bo właśnie z tego kierunku były potrzebne osoby, też mówiłem chyba to świadectwie, do miejsca, w której pracuję do teraz. Pracuję już tam 26 lat. Na moim kierunku była taka kartka, taka mała, że przyjmę, właśnie mój szef rozwiesił, przyjmę tylko po tym kierunku do pracy. I od razu się tam wybrałem, poszedłem i dostałem pracę. Zaraz jeszcze w trakcie studiów, nie skończyłem jeszcze studiów. I wiecie, gdybym wybrał to, co jest łatwe, to, co jest proste, to, co jest przyjemne, to pewno bym miał taki spokój przez ten pół roku, może rok, ale nie byłbym w centrum planu Bożego. I wiecie, co ja tam przeżyłem na tym kierunku? Przeżyłem pełno egzaminów, termodynamikę, które nie umiałem za Chiny, jak to mówią, Chiny ludowe, zrozumieć tego wszystkiego, ale to wszystko mi się przydało po latach, po 15 latach mojej pracy. Zaczął mi Bóg pokazywać, że Piotrek, patrz, to, co się nauczyłeś, to jest teraz potrzebne. Po 15 latach takiej pustyni, nawet tej pracy miałem problem, bo nie było tam za bardzo pracy, ale Bóg w pewnym momencie przyznał się do tego i ten kierunek, który wybrałem, był takim odpowiednim kierunkiem, ale zobaczyłem to dopiero po latach. Nie byłem w stanie tego zobaczyć w momencie, kiedy wybierałem, ale mogę to z perspektywy czasu powiedzieć już, z perspektywy tych wielu lat, że Bóg się do tego przyznał. Co by było, gdybym wybrał inaczej? Nie wiem. Nie wiem, co by było, powiem wam szczerze. Ale przed każdymi z nas są takie wybory. Idąc dalej. Historia, którą też czytaliśmy w środę na grupie domowej w Piasku. Możemy sobie otworzyć Ewangelię Łukasza, 4 rozdział. I od pierwszego wersetu historia, kiedy Pan Jezus był na pustyni. Czy udał się na pustynię? Łukasza 4:1-2 i potem jeszcze kolejne wersety, niektóre. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni.
I przez 40 dni kuszony przez diabła, w dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. I może od 5 wersetu tego samego rozdziału przeczytam. I tutaj mowa jest o szatanie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w okamgnieniu, w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę władzę i chwałę, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając, Jezus rzekł mu, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. I tutaj jest historia, kiedy Pan Jezus był na tej pustyni. Potem po tym doświadczeniu był już w służbie, czyli to taki był czas też próby. 40 dni to jest też okres próby, symbol okresu próby. Ale popatrzcie, co się tu dzieje. To tak mi się taka podobieństwo z tą historią z Abramem. I jak, też jak Abram był na tej górze i z Lotem i też widzieli te dwie krainy, to w pewnym momencie tutaj szatan wyprowadza Pana Jezusa na tą górę i pokazuje mu królestwa. I w okamgnieniu pokazał mu wszystkie te królestwa i powiedział Panu Jezusowi, dam ci tę władzę i chwałę, ponieważ została mi przekazana, dają komu chcę, jeżeli więc oddasz mi pokłon, to cała ona twoja będzie. Ale ja pytam się tak naprawdę teraz, co tam robił Jezus. Jezus wiedział, co robi na pustyni. On nie chciał, on nigdy by tego nie zrobił, żeby oddać pokłon szatanowi, żeby to wszystko mieć. On wiedział, że to jest czas na pustyni i nie będzie mu nikt w tym przeszkadzał. I szatan też, widzimy tutaj, że on uzurpował sobie prawa do tego, do tych wszystkich królestw. No, pytanie, na ile faktycznie jest władcą tych krain, nie? Ale Jezus zrobił dobry wybór. Znowu tak jak Abraham, wiedział, że w tym miejscu, gdzie był, czyli na pustyni, czasami my też przeżywamy taką pustynię w naszym życiu i ona trwa czasami dłużej niż 40 dni, może trwa miesiące, może lata, może podobny okres, ale często jest tak, że ja też takie okresy miałem i Bóg mówi, to jest to miejsce albo ten stan, który powinien być. I Pan Jezus wiedział, że to jest to miejsce i ta sytuacja, w której powinien być i nie będzie nikt go wybijał z tego stanu oddania Bogu. I wiecie, czasami nie wiem, czy wam tak samo się zapala taka lampka w głowie, jak że widzimy pewne rzeczy, że są łatwe, tak, że łatwo osiągnąć coś, tak, łatwo komuś dać łapówkę na przykład i coś załatwić, łatwo zrobić jakąś złą rzecz, ale trudniej być posłuszny Bogu. Nie wiem, jak ja widzę coś takiego, to mi się taka, że jakaś sytuacja taka łatwa, tak, a tylko zrób to załatw tam komuś, daj tam lekarzowi łapówkę, to na pewno cię dobrze obsłuży. I to jest łatwe. To się wydaje łatwe, ale trudniej powiedzieć albo zrobić coś na przekór temu światu. Trudniej to zrobić, wiecie? Ale Bóg chce nam poprzez nasze posłuszeństwo pobłogosławić. Przy powieści Salomona taki fajny fragment, jeden taki fragment, który ładnie mi to wszystko oddaje, to jest 13:11. Przy powieści, łatwo zdobyty majątek maleje, lecz kto stopniowo gromadzi, pomnaża go. Czyli, że, no nie wiem, łatwo jest wygrać pieniądze w totolotka, tak? No powiedzmy, ktoś wygrywa w totolotka i ma 1 000 000 złotych. Ale wiecie, na pewno znacie takie systemy, że ci ludzie często się załamali psychicznie, rozdali
stracili te pieniądze bardzo szybko, popadli w długi, ale Bóg nas zachęca dzisiaj, żebyśmy taką wytrwałością i dobrymi wyborami mogli doświadczyć takiego błogosławieństwa, jakie On chce. I czasami będą te momenty, które będą trudne, będą nawet będzie coś tam bolało, uwierało w naszym życiu, ale Bóg będzie nam błogosławił, jeżeli te wybory będą dobre. I są też, nie wiem czy, ja nie oglądam telewizji, już w sumie tam parę lat nie oglądałem, ale może tam czasami jak coś tam oglądam, ale to bardziej jakieś wydarzenia sportowe zdarza mi się, ale dawno nie okrąglałem już reklam w telewizji, ani nie słuchałem w radiu reklam, ale wiecie, jak oglądamy reklamę, to czasami mi się pojawiała w internecie, patrzę i o, kup to taki towar za tyle złotych. No akurat chciałem coś kupić takiego, to chyba był plecak taki do laptopa i mówię, a wejdę tam. No i wchodzę, no jaka fajna cena, 200 zł, już bym prawie kupił. Tylko wiecie, reklama pojawia się wtedy, kiedy ktoś chce nas wrobić w coś, czyli towar jest droższy, albo sprzedać coś, co już tam jest na końcu okresu trwałości. Często reklama jest robiona w ten sposób, żebyśmy kupili albo kupili coś, co jest nam niepotrzebne w ogóle, albo co jest drogie, z czego nie będziemy potem zadowoleni. I często też, jak coś jest reklamowane, to nie wiem, zauważycie, że kolor jest taki wybarwiony, żeby to było ładne dla oka, takie miłe, żebyśmy nagle zapragnęli tego, że bez tego już nie możemy żyć. I tak się to kończy i w końcu coś kupujemy, potem pobawimy się tą zabawką i po tygodniu okaże się, że ktoś nam powiedział, że w internecie takie coś jest tańsze o 3 razy na przykład. No i potem przychodzi taka refleksja, mogłem kupić gdzie indziej. Ale często właśnie tak szatan też próbuje nas podejść. Reklamuje rzeczy takie, ja nie mówię o rzeczach, które kupujemy, tak, ale takie sposoby życia, czy takie metody, które są proste albo łatwe, czasami je podkoloruje, czasami nas okłamie też w niektórych sprawach i to mi się tak kojarzy właśnie z taką reklamą. I wróćmy do Jezusa i celem Pana Jezusa, wiemy co było, umrzeć za nas, za nasze grzechy, umrzeć na krzyżu. I wszystko co robił, wszystkie jego wybory, nawet te trudne wybory, że był na pustyni, że był w Getsemane, że często spierał się z faryzeuszami, to wszystko sprawiło to, że on oddał za nas życie i wypełnił wolę Boga. Chociaż czasami nawet miał problem z rodziną, jak pamiętacie, musiał się w pewnym momencie przeciwstawić rodzinie, czyli wiele rzeczy były trudne w życiu Pana Jezusa, jak on służył, ale w efekcie wypełnił wolę Boga względem swojego życia. I jeżeli oddamy, tak mówię przysłowiowo, ten pokłon w naszym życiu szatanowi, to nasze życie może być zaprzepaszczone. I pamiętam, może to kiedyś mówiłem w zborze, już taką historię, kiedy robiłem prawo jazdy, nie zdałem 10 razy, nie, 9 razy i za 10 razem dopiero zdałem te prawo jazdy. I historia się skończyła. Oczywiście jeżdżę już od wielu, wielu lat, bardzo dużo. Bóg mi błogosławi poprzez to. I mogę też innych ludzi ubłogosławiać tym faktem. Ale stało się tak, że po wielu, wielu latach wezwała mnie policja na przesłuchanie i pierwsze, co zrobili, ten policjant, ja tak sobie
I jakby wszedłem do tego pomieszczenia, ja nie wiedziałem w ogóle, o co mu chodzi, tak? Nie, zupełnie nie miałem pomysłu, no po co mnie wzywa policja, no przecież nic nie zrobiłem. I on mówi, niech pan nie siada, niech się pan najpierw przyzna, że pan dawał łapówkę. A ja mówię, jaką łapówkę? No przecież ja nigdy w życiu żadnej łapówki nie dałem, chyba że no, pamiętam chyba kiedyś przypadkiem tylko na Ukrainie, jak jechaliśmy pociągiem, bo myśleliśmy, że zapłaciliśmy za bilet, a to chyba była łapówka. Ale tak poza tym to nie, bo tam specyficznie się żyje trochę na Ukrainie. Nie byliśmy, tam chyba biletów się nie wydaje, tylko tak się płaci za bilety. Wtedy przynajmniej jak byliśmy i no i po prostu ten pan policjant mówi tak. Ja mówię, ale przecież ja nie wiem, o co chodzi, nie w ogóle. No bo system komputerowy wylosował pana, że pan musiał, jak pan tyle razy zdawał prawo jazdy, to pan musiał dać łapówkę za to. No ja mówię, no ale przecież no jak ten system, ten system może być normalny, jak ja 10 razy zdawałem, no to właśnie ja potwierdzam, że jakby ten przypadek, że nie mogłem łapówki, no to mówi, to proszę siadać. Nie dał łapówki, to proszę siadać. Potem się bawiłem samochodem takim na resorach tego pana. Potem nagle przychodzi jakiś taki młody chłopak, wpada do drzwi. Wyobraźcie sobie, ja tak siedzę i tak wpada chłopak taki młody, chyba z ojcem i mówi, ale ja jakieś wezwanie dostałem. No i okazało się chyba, że on dał łapówkę. Wiele osób wtedy w Tychach, to był Word w Tychach, większość osób dawało łapówki, a przez to takie osoby jak ja nie zdawały prawo jazdy. I wiecie, gdybym się wtedy złamał, ja nie mówię, że ja w moim życiu nie grzeszyłem, ale gdybym wtedy się złamał, to chyba bym nie mógł stać przed wami wtedy. Chyba bym nie mógł być z Boże, nie mógłbym usługiwać. Naprawdę, no nie wiem, co by się stało. Jedna decyzja, jeden pokłon szatanowi, jeden błąd dyskredytuje całe nasze życie. Może zdyskredytować całe nasze życie. A to się wydaje takie proste, to nikt tego nie zobaczy. Potem się dowiedziałem, że całe wycieczki chyba właśnie, nie wiem, z Rosji czy z Ukrainy przyjeżdżały. To było lata temu, więc sprawa się przeterminowała. Wysiadali z autobusu, dawali te łapówki, wsiadali do autobusu i wszyscy mieli prawo jazdy. To była taka duża afera i Bóg mnie przed tym ochronił. I te właściwe wybory są ważne w naszym życiu. Chcę powiedzieć jeszcze o takiej rzeczy, jak o wyborach też innych mężów Bożych, bo ja o tym kiedyś mówiłem też już, jak miałem słowo. Popatrzcie, że mężowie Boży, jak Izaak, Jakub, Józef, a już nazywajmy Abrahama, tak? Abraham mi się łatwiej mówi, Abraham, pewne rzeczy Bóg pokierował ich życiem w konkretnym kierunku. I zobaczcie, że Izaak, Bóg konkretnie posłał Izaaka nie do Egiptu, tylko do ziemi Gerar, gdzie bardzo błogosławił Izaakowi. Niesamowicie. Ta ziemia, tak jak kiedyś mówiłem już, ona w ogóle była taką ziemią niepłodną, tak? A Bóg mu błogosławił stukrotnie. I bardzo się tam pisze, też nie będziemy tego czytać, ale też się bardzo tam wzbogacił Izaak i stał się tam człowiekiem zamożnym w miejscu, gdzie w ogóle na zdrowy rozsądek no nie mogło go to spotkać, coś takiego, ale Bóg mu tam pobłogosławił w tym Gerarze. I patrzcie, Izaaka Bóg prowadzi w konkretne miejsce. Abrahama Bóg prowadzi, wyjdź, idź do ziemi, ale ja ci ją wskażę. Czy inaczej już, co, nie? Ojciec, syn, ale już ten plan Boży jest trochę inny. Jak Jakuba prowadzi, idź, poddaj się faraonowi. Znowu inaczej, idź do Egiptu i poddaj się jakby, no może nie w sensie, ale jego władzy, czyli bądź jakby u faraona, mieszkaj z faraonem tam w Egipcie. Ale każdy z mężów Bożych, o których mówiłem, inaczej Bóg, inaczej też Józefa, który poprzez tą sytuację, która była z braćmi, no też musiał być potem
w Egipcie. I tak jak chcę pokazać poprzez to, że w tych naszych wyborach i w tym Bożym prowadzeniu nie można tego kopiować jeden od drugiego, tak? Że o, Bóg pobłogosławi mi poprzez temu mojemu bratowi Andrzejowi przez taką rzecz, to ja będę robił teraz to samo. Będę też robił to samo, to mi na pewno pobłogosławi, albo zrobię to, co on, to na pewno będę ubłogosławiony przez Boga. Nie. Trzeba wypełniać to, tą wolę Boga, ten plan, który jest Jego planem dla twojego życia. I nie wiem, dlaczego tak jest. Ja nie chcę tutaj jakby takich filozofii różnych określać, dlaczego Izaak konkretnie do tej ziemi musiał pójść, dlaczego Abraham musiał wyjść w ogóle z tej ziemi, której był, z pogańskiej ziemi, a potem tak naprawdę Bóg mu ostatecznie gdzieś tam wskazał to miejsce. Dlaczego Jakub musiał być w Egipcie, czy dlaczego był w Egipcie, ale jedno co wiem, że Boże działanie jest za każdym razem inne. W życiu każdej osoby jest inaczej. Bóg nas prowadzi i dostosowuje te różne sytuacje do naszego charakteru, do naszych też możliwości. Zresztą jest taki fragment jeden w Koryntian, że Bóg dopuszcza, tak parafrazuję, Bóg dopuszcza takie próby, które są jakby, które są możliwe, żeby unieść naszymi siłami, tak? Czyli dostosowane do naszych sił. Takie próby Bóg dopuszcza i takie kierowanie jest możliwe. Jakub był bardzo doświadczony w życiu swoim, no i poprzez te różne sytuacje też, które przeżywał. I być może jemu było łatwiej tam w tym Egipcie. Nie wiem tego, nie? Dlaczego Bóg tak prowadził Jakuba, inaczej Abrahama, inaczej Izaaka. Ale wiem właśnie, że Bóg prowadzi każdego inaczej i też niezależnie od tego miejsca, w którym jesteśmy, Bóg chce nam błogosławić. No można by powiedzieć, tak, no jestem w tym Egipcie. Tak by sobie ten Jakub mógł powiedzieć. No czy to jest takie super miejsce, ten Egipt? Czy tak naprawdę Jakub by się mógł spytać Boga, tak naprawdę, no przecież to no Egipt, no tam się nawet teraz źle Egipt kojarzy, tak? Ale Bóg mówi, idź tam i tam cię będę błogosławił. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tak chciał. Tam będę cię błogosławił, tam wiadomo, wcześniej był ten głód, dlatego udał się tam dość późno, czyli pod koniec tego życia dopiero Jakub, za takim namową, czy i Józefa, ale Bóg chciał mu pobłogosławić. I takie zachęta do nas, tak na koniec, że wybierajmy zawsze to i patrzmy na to i podnieśmy te oczy, bo też ja jako taki człowiek jeszcze nienawrócony, czy coś takiego, czy jeszcze tam byłem taki młody, to zawsze taki byłem taki, te oczy tak na dół, tak? Ale Bóg zachęca nas, że podnieś swe oczy. Podnieś swe oczy i zobacz, gdzie jesteś. I zobacz, co Bóg chce ci dać. Bo jak nie podniesiesz tych oczu, to nawet nie będziesz wiedział, jak Bóg ci zacznie błogosławić. I jeżeli wybierzemy oczywiście to, co jest zgodne z wolą Bożą. I On wie, co jest dla nas dobre. On wie najlepiej. On zna naszą przyszłość. On wie, że wybór dokonany 30 lat wcześniej da plony dopiero po 30 latach, a może po 40 latach, a może po 10 latach. On to dobrze wie, bo On zna naszą przyszłość. Ale my nie znamy tej przyszłości. Dlatego jedynie, co możemy zrobić, to jakby otworzyć swe oczy i zobaczyć to, co Bóg nam daje. I zobaczyć, że to jest to, do czego mamy dążyć. I czasami, jak w życiu Abrahama, możemy mieć tylko
pierwsza wskazówka, wyjdź. Może być dokładniejsza wskazówka, wyjdź i idź tam. Może być coś innego, ale musimy słuchać głosu Pana. A jak słuchać głosu Pana, to my chyba się uczymy, tak? No, codziennie. Jak przychodzimy do Boga, ja nie chcę jakby mówić wam metody, jak słuchać Boga, ale poprzez czytanie Jego słowa, poprzez działanie Ducha Świętego, ale jeżeli tego głosu nie usłyszymy, to naprawdę módlmy się o to, żeby usłyszeć głos Boga, co robić. A jeżeli nie wiemy tego, co robić, to pytajmy się chociaż w sytuacjach Boga, w sytuacjach, kiedy jest wybór zrobić to, zrobić tamto. Czyli jakieś ważne decyzje. My mamy taką, chyba taką dobry zwyczaj z moją żoną, że w takich ważnych sytuacjach pytamy się Boga. I nieraz te odpowiedzi, które dał nam Bóg, nie były dla nas zadowalające. Nie były, mówię, ale pytaliśmy się Boga, a Bóg dał odpowiedź. No i teraz sobie tak patrzę z perspektywy czasu, jeszcze sobie może porozmawiam z moją żoną, jak będziemy, ale tak patrzę, że to, co mi się wcześniej nie podobało, w cudzysłowie, teraz mi się coraz bardziej podoba. Wcześniej, co miałem jakieś wątpliwości, mówię, Boże, no czy to Twój głos, czy to naprawdę Ty, takie się gdzieś tam rodzą, to potem tak patrzę, minęło 10 lat, minęło 15 lat, mówię, amen. To była dobra decyzja, bo to był Twój głos. Amen.